Józef Różański, Goldberg. Według raportu Komisji Nowaka, powołanej na 8. plenum KCPZPR w 1957 roku, właśnie Różański szczególnie wyróżnił się we wprowadzaniu metod znęcania się nad oskarżonymi przez bezpośredni przykład i udział w znęcaniu się. Od byłego oficera AK Kazimierza Moczarskiego, który był jedną z ofiar piekielnego śledztwa prowadzonego pod nadzorem Różańskiego, wiemy, jakie były metody katowania więźniów przesłuchiwanych w MBP. Spośród 49 rodzajów maltretacji i tortur, którym go poddawano, Moczarski wymienił bicie pałką gumową specjalnie uczulonych miejsc ciała, np. nasady nosa, podbródka i gruczołów śluzowych, wystających części łopatek itp., bicie batem, obciągniętym w tzw. lepką gumę, bolesna operacja torturowa, bicie pałką gumową w pięty, seria po 10 uderzeń na piętę, kilka razy dziennie. Wyrywanie włosów ze skroni i karku, tzw. podskubywanie gęsi, z brody, z piersi oraz skrocza i narządów płciowych. Miażdżenie palców między trzema ołówkami, wskutek tego zabiegu dwukrotnie zeszło mi 6 paznokci. Przypalanie rozżarzonym papierosem okolicy ust i oczu. Przypalanie płomieniem palców obu dłoni. Zmuszanie do niespania przez okres od 7 do 9 dni, drogą budzenia więźnia, który stał w mroźnej celi. Uderzeniami w twarz, zadawanymi przez dozorującego urzędnika byłego MBP, metoda ta, nazywana przez oficerów śledczych plażą lub zakopanem, wywołuje półobłąkańczy stan u więźnia. Wywiera zaburzenia psychiczne, powodujące widzenia barwne i dźwiękowe, zbliżone do odczuwanych po spożyciu pejotlu lub meskaliny. Wyrafinowane osobiste katowanie przesłuchiwanych stało się dla Różańskiego, Goldberga prawdziwą rutyną. Leon Wódzki powiedział w słynnym, oskarżycielskim wystąpieniu na 8. plenum KC w październiku 1956 roku, iż całe miasto wiedziało, że Różański zdziera ludziom paznokcie. Osobiście Różański upodobał sobie m.in. zwyczaj gaszenia papierosa na wierzchu dłoni osoby przesłuchiwanej w czasie śledztwa. Z wykształcenia był prawnikiem. Była łączniczka AK Maria Katowska, którą przesłuchiwano w 1946 roku w MBP na Koszykowej w gabinecie Różańskiego, padła ofiarą sadystycznych katowań. Gdy odmówiła ujawnienia swych znajomych z AK, Różański kopnął ją tak silnie, że przewróciła się z krzesłem. Kiedy się podniosła, kopał ją w brzuch. Zemdlała. Bogomilska rozpoznałabym go nawet w piekle. Tomasz Grotowicz w Naszej Polsce z 8 lipca 1998 roku przypomniał fragment zeznania z 1957 roku dotyczący torturowania na rozkaz Różańskiego jednej z polskich patriotek. Została ukarana przez pułkownika Różańskiego stójką, która trwała 16 dni. Stójka polegała na tym, że przez cały dzień i noc nie wolno było się opierać ani usiąść, natomiast na noc zabierali ją do pustej celi i stawiali na betonowej podłodze boso, tylko w bieliźnie, przy otwartym oknie, bez względu na porę dnia. Niejednokrotnie, gdy więzień zasypiał, polewano go wodą. Zbiegły na zachód inny żydowski komunista oprawca w MBP Józef Światło, Fleichfarb, mówił w swych rewelacjach dla Radia Wolna Europa o specjalnym raporcie złożonym po uwolnieniu do Centralnej Komisji Kontroli Partyjnej przez dwie członkinie PZPR więzione przez Różańskiego, Eugenię Piwińską i Halinę Sidlik. Według Światło obie opisywały, jak Różański bił je w śledztwie, wyzywał
obrzydliwymi wyrazami, wybijał zęby, pluł i kopał. W raporcie tym oskarżyły go, że jest zboczeńcem i sadystą. Jedną z ulubionych metod przekonywania więźniów przez Różańskiego było dawanie im do zrozumienia, że jest panem ich życia i śmierci. Kazimierz Moczarski na przykład opisał w czasie swego procesu rehabilitacyjnego w 1956 roku, iż Różański podkreślał, że los mój zależy całkowicie od władz śledczych i, jak mówił, sąd jest w ich rękach i jeśli władze te postawią krzyżyk, to sąd musi dać krzyżyk. Pod słowem krzyżyk, jak wynikało z rozmowy, Różański rozumiał karę śmierci. Różański był odpowiedzialny za działanie tajnej grupy ubeckich morderców, którzy na jego polecenie potajemnie mordowali w lesie wybranych aresztowanych żołnierzy AK i porywanych z ulicy ludzi. Tak. Zamordowano między innymi formalnie zwolnionego z aresztu byłego kapelana 27. Dywizji AK księdza Antoniego Dąbrowskiego. Jedną z ofiar skrytobójczego mordu stał się były naczelnik więzienia w Rawiczu, do września 1939 roku. Zygmunt Grabowski. Po wybuchu wojny otworzył on więzienie i wypuścił na wolność licznych komunistów, w tym późniejszych czołowych zarządców MBP. Radkiewicza, Romkowskiego i Różańskiego. Córka Grabowskiego, Barbara Stypułkowska-Rasteńska, podejrzewała, że jej ojca zamordowano, bo coś wiedział kompromitującego o więzionych u niego w Rawiczu byłych więźniach komunistach, Radkiewiczu, Różańskim i Romkowskim, według tekstu J. Morawskiego w życiu z 11 października 1995 roku. Wśród skrytobójczo zamordowanych po wywiezieniu z więzienia do lasu był m.in. były pułkownik AK Aleksander Bieniecki, na którym bezpiece nie udało się wymusić oczekiwanych zeznań. Usunięty w marcu 1954 roku z resortu MBP Różański został najpierw jednym z dyrektorów w Polskim Radiu, a później naczelnym dyrektorem Państwowego Instytutu Wydawniczego. Aresztowany 8 listopada 1954 rok został początkowo skazany na 5 lat więzienia, później po rewizji nadzwyczajnej w jego sprawie na 15 lat pozbawienia wolności, 11 listopada 1957 roku. Już 8 października 1964 roku wyszedł jednak na wolność wraz z paru innymi byłymi oprawcami, skazanymi za stosowanie niedozwolonych metod przy przesłuchiwaniu więźniów.